Cześć! Cześć! Cześć. Ale byłeś niemiły. Halo? Remo. Tak, słucham. Byłeś niemiły. Jak byłem niemiły? Słucham. Byłeś kurwa niemiły. Ach. Dla kogo byłem niemiły? Dla nowych znajomych. Kogo? Nie, no dobra, spokojnie. Ja byłem miły, po prostu... Słuchaj, byłem miły, ale bardzo ekspresywnie podchodziłem do emocji, tak? Ale przy nowych znajomych nie podchodzimy ekspresywnie do emocji, bo później chcemy w coś zagrać i potrzebujemy więcej osób i nie mamy kogo zaprosić, bo nas nikt nie lubi. Ciebie polubili. No ale idziemy, że tak powiem, pakietem łączonym, wiesz? Wow! No dobra. No to w takim wypadku faktycznie powinienem mydlić im oczy. Nie, powinieneś zachowywać się kulturalnie. Przepraszam bardzo, Kate, ale po pierwsze byłem kulturalny, po drugie... Nie, jest inaczej. Byłem miły. Przepraszam bardzo, ale byłem miły. Co prawda na początku troszeczkę drastycznie podszedłem do sytuacji, w której to mój przeciwnik tak troszkę bardziej rozpatrywał pozycję zwycięską jako priorytet życiowy, aczkolwiek to była jednorazowa sytuacja. W późniejszej fazie rozgrywki proszę zauważyć, że no ja tutaj bardziej dominowałem, ale jako taki support, bo grałem na czas, żebyście mogli sobie się ruszyć, mówiłem kto gdzie jest, podnosiłem was, byłem taki właśnie... obieży świat, rzekłbym, że globetrotter po części, chodziłem po tych reaktorach, tak? No i wspomagałem całą drużynę. To nie ma nic. Ładnie się pożegnałem. Do znaczenia. Ładnie się pożegnałem. To nie ma nic do tego, jak się zachowywałeś na początku i jaki niemiły byłeś. I to co mówiłeś. Co byłem niemiły, co powiedziałem? Prosiłbym o cytat. A zaraz ci kurwa nawet shota wyślę. Ale słuchaj, shot jest. Dobra, ale shot jest inaczej. Materiały. Ale wycięte z kontekstu. Nie. Tak, wycięte z kontekstu. Materiały typu shot są wycięte z kontekstu, ponieważ osoby, ale poczekaj, osoby. Poczekaj, osoby, uważam, że osoby, które oglądają, nie znają tak naprawdę całości tego, co się wydarzyło w danym momencie i mogą źle oddziaływać, mogą na ich emocje, które towarzyszyły w tamtym momencie, tak? No bo to prawda, troszkę bardziej byłem wrogo nastawiony, troszkę bardziej unosiłem głos. Całkowity temperament mógłby być całkiem inaczej zrozumiany przez widza, odbiorcę, który ogląda to po czasie, tak? Wyobraź sobie, że wtedy były emocje, każdy Remo, jakby rozumiał tytuł, a w tym momencie już, jeżeli każdy jest spokojny, nie, to zrozumie, że... Wyniosłe słowa, które kurwa w dłuższym kontekście, tylko... jak coś powiem, to brzmi na mądrego kurwa, ale wcale tak nie jest. Ja rozumiem, że dla ciebie to mogą być głupoty, ale rzeczy, których nie rozumiesz, nie są głupie, tak? Ja rozumiem, że człowiek, nawet w momencie, człowiek nawet, ale dobra, poczekaj, człowiek nawet w momencie, dobrze, że to było jakieś kurwa, na początku byłem taki, a potem już byłem taki, nie, Kasiu, ja cię rozumiem. Byłeś na początku niemiły i zrobiłeś niemiłe wrażenie na nowych osobach. Kasiu, ja cię rozumiem. Człowiek nawet, jeżeli jest w błędzie, to walczy o swoje zdanie, to prawda. Byłeś niemiły na początku, więc tak? Albo teraz wyciągniesz z tego wnioski i następnym razem będziesz dla kogoś miły, albo naprawisz swoje relacje z osobami, do których byłeś niemiły teraz na początek, albo nie będę cię więcej zapraszać do nowych znajomych. Kurde, ale bo to ja zło. Się nie będę potem tłumaczyć... Nie będę świecić oczami, ty mówisz jakbyś wróciła z wywiadówki, nie? Przepraszam cię, Vanessa, że on był taki niemiły, kogo wzięłam do gry, on miał dzisiaj zły dzień i w ogóle i tak. Ale ja nie miałem złego gra... Co, Vanessa? Bo jak mam cię wytłumaczyć z twojego zachowania, jak nie to, że miałeś zły dzień? A co było do tłumaczenia i czemu mam zły dzień? No, ja z reguły jestem złym człowiekiem, trafię do piekła. Aha! Słucham? Aha! No co? Gówno. A, już smaka narobiła, ale już pierożki zamówiłem. Wracając. Uważam, że zachowałem się bardzo dostojnie do sytuacji, do tytułu. Uważasz, że zachowałeś się dostojnie? Tak. Uważasz, że nic byś nie zmienił w swoim zachowaniu, tak? Słuchaj, jak chcesz, to przecież to są twoi znajomi. Możesz się zapytać ich, czy uważają, że byłem zbyt opryskliwy. Chodzi o to, że to nie są moi znajomi. To były nowo poznane osoby na Twitchu, które chciałam zaprosić do wspólnej gry. Aha, to ty ich nie znasz.
Nie znam ich. To poznaliśmy ich. Nie gramy z tym spoceńcem, kurwa, z pierwszej gry. No i co? No przecież żartuję. Nie, spoko ziut był. Jak był w mojej drużynie już, to było fajnie przecież. Nie no, całościowo o co ci chodzi? Kate, było bardzo fajnie, super drużyna, ja się bawiłem prześwietnie, naprawdę. Te dwie, trzy gry, no to było coś naprawdę fajnego. Przecież fajnie się wszyscy bawili. Ale ci znajomi nie bawili się pewnie z tobą dobrze. Dlaczego? Bo byłeś dla nich niemiły. Dla wszystkich? Tak! Nie, jednego zmutowałem na starcie, bo mnie wkurwiał. Ale odmutowałem go przed grą, więc ogólnie dla nikogo nie byłem niemiły. Raz, Katarzyna, uważam, że nie ma tutaj co do analizowania. Grunt, że ty jesteś miła, właśnie chodzi o ten kontrast. Ty jesteś za miła na ten świat. Ja czasami muszę dodać taki margines. Muszę być tym śmieciem. Muszę rzucić mięsem. I każdy wegan, który na to będzie spoglądać, będzie mu ciekła ślinka. Wiesz co, jeżeli uważasz, że w twoim zachowaniu było wszystko w porządku i tak zamierzasz, tak się planujesz zachować w stosunku do kolejnych osób, z którymi będziesz chciał grać, to będziesz sobie sam szukał osób do wspólnych gier, bo ja już cię na wspólne gry na pewno nie będę zapraszać. Kurde, Kasia. No co? Uwaga, maska, maska smutku. Bez przesady, no tam raz coś powiedziałem. No ale to ja organizuję grę, zapraszam nowe osoby, żeby było miło, fajnie i pierwsze co jak ty przychodzisz, to przychodzisz z buciurami kurwa jak taki wsiur i mówisz ty spocony, a ty kurwa z tobą nie będę grał, a kim ty kurwa jesteś? I się zachowujesz w ten punkt. Jak but się zachowałem kompletnie. No właśnie. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Ale przepraszam, ja nie powiedziałem, że z kimś nie będę grać. Ale zachowałeś się jak but. No wiem. I o to w tym wszystkim chodzi. Ja rozumiem, no jakby ktoś tak do mnie powiedział, to nie czułbym się urażony. A czy czułbym się urażony też pewnie, jak ktoś by tak do mnie mówił. W sensie jakbym, wiesz... Wiesz, ale można sobie śmieszkować, że... Wiem, no ale w gronie znajomych też. No tak, to prawda. A nie na pierwszej grze z kimś, kiedy poznajemy innych streamerów i chcemy, żeby było miło i fajnie i zapraszam kogoś do gry, kogo bardzo znam. Masz rację. No. Aczkolwiek nie uważam, żebym aż tak przegiął. No właśnie, skoro nie uważasz, spoko, możesz mieć rację, może nie odawałeś się aż tak. Ale ja sobie nie życzę takiego zachowania na grze z ludźmi, których ja zapraszam, więc ciebie po prostu nie będę zapraszać. Nie no, bez przesady, aż tak nie przeskrobałem. Przeskrobałeś, Remo. Powiedział tak kiedyś jakiś ginekolog w Czechach, wracając. Nie, śmiesznymi żarcikami tego nie załatwisz. To było dla ciebie śmieszne? Śmierć nienarodzonego dziecka jest dla ciebie śmieszna? Nie. A dla mnie tak. Nie. Nie. Taka sytuacja nie mogłaby mieć miejsca. Nie no, żarty żartami, czasami trzeba dać troszeczkę cukru do tej solniczki. Rozumiem, Kasiu. Wydaje mi się, że ci nowi znajomi nie mają mi niczego za złe. Jeżeli mają, no to jestem śmieciem i nie nadaje się. Jestem aspołeczny tak naprawdę. Nie nadaje się w ogóle do przebywania z ludźmi. W takiej sytuacji. Halo? Nie wiem, czy mam ochotę grać z tobą w TFT teraz. Hmm? No przestań. No. Aż tak? Przegiąłem tym razem. Tak. Było mi bardzo przykro, że się tak zachowywałeś. Kurde. No i co, ale mleko się już wylało. Teraz wiesz, mógłbym odkupić. Teraz musisz ponieść tego konsekwencje. Wypić mleko czy sprzątnąć? I właśnie, co byś zrobiła, jeżeli, wiesz, tak czysto hipotetycznie wylałoby się mleko, a ty robiłabyś kawę i lubisz kawę z mlekiem i to mleko już by było na podłodze, ale podłoga byłaby umyta. Nie zbierzesz mleka z podłogi. Jak to nie? Są te pipety do tego.
Nie, nie, wiesz, nie zmieniaj tematu, bo to, a, okay, to nic ci nie da. Dobra. Nie, no nie, nic dodać tutaj więcej. Jakbym miał kwiaty, to bym przyszedł do ciebie z kwiatami. Wiesz, że nie lubię kwiatów. Wiem. Ale te kwiaty są trochę jak ja. Pomimo tego, że można ich nie lubić, to jednak się je akceptuje, jeżeli się je dostanie. A ja byłem takim darem w tej drużynie. A, czyli teraz ego tobie, ty byłeś darem w drużynie. Ja podziękuję za takie dary. Jeżeli chodzi o źle, to dodajesz się zrozumieliśmy i wychodzi źle się zrozumieliśmy. Naprawdę, wydaje mi się, że nie ma co, bo to jest kontynuacja takiego młynu, tak? Porozmawiamy o tym po streamie. O, brzmi groźnie. Nie, fajnie było, fajna drużyna, grało się przyjemnie. Właśnie wydaje mi się, że takie spotkania są lepsze niż takie denna rozgrywka, ponieważ emocje powinny być i te dobre, i te złe, tak? Wszystko powinno być wyrównane i ze smakiem, tak? Nawet jeżeli zauważ, że przesolona zupa Remo może być uratowana ziemniakiem. Remo. Tak. Porozmawiamy po streamie. Dobra, grasz duo w tego, w te? Na koniec tego? Mogę zagrać, ale ja już sobie wyłączam streama. No dobra.